To, co do was mówię, to jest naprawdę słowo z nieba. I choć dziwnie to może dla was brzmi, dla mnie kiedyś też tak brzmiało. To prawda jest taka, że ja żyję razem z Jezusem. I to jest mój król i mój Pan. I to jest ten, który podniósł moje życie. I dzięki niemu zmieniło się moje życie. Kiedyś tak jak wy, jedyne co mnie interesowało, to tak zwane moje dobre życie. Wydawało mi się, że gdy będę pędziła za tym, co daje ten świat, to zdobędę i sobie to zapewnię. To był jedyny obraz, jaki mi przedstawiono, jedyny jaki znałam, jedyny o jakim usłyszałam od innych ludzi czy gdzieś w telewizji. Skończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Ponoć to jest najlepszy wydział prawa w tym kraju. Myślałam, że dobre wykształcenie zapewni mi dobry start w przyszłość, zapewni mi pieniądze. Patrzyłam na to miasto, które mówi, możesz być kimś dzięki swojemu wykształceniu. Możesz być kimś, coś osiągnąć, pieniądze dają ci szczęście. Więc skończyłam dobre studia. Większość z was pewnie też myśli o tym, o szybkiej karierze. Skończyłam też studia podyplomowe. Zaczęłam pracę. Ale okazało się, że wcale to nie wypełniło jakiejś pustki wewnątrz mnie. Chciałam więcej i więcej, a pustka nie znikała. Wyszłam za mąż. Mówię, może to jest to, może jeszcze życie prywatne trzeba poukładać. Urodziłam dwoje dzieci, ale wewnątrz mnie nadal była jakaś dziura. Nie chorowałam na depresję, nie o tym mówię. Ciągle mi czegoś brakowało. Gdy zostawałam sama w swoim pięknym, wybudowanym domu, gdy zamykałam się w pokoju, wiedziałam, że wewnątrz mnie jest coś i to jest brak, że ja czegoś nie mam, że czegoś szukam i tego nie ma. I już widziałam, że ani pieniądze, które można zarobić, ani wykształcenie, ani rodzina, ani posiadanie dzieci, kolejny wyjazd na wakacje, jakieś zakupy w Złotych Tarasach czy w jakiejkolwiek innej galerii, drogie ubrania czy jakieś wyjścia, imprezy, że to mi szczęścia nie daje, bo wewnątrz mnie ciągle jest coś, co jest pustką i co nie może być w żaden sposób zaspokojone. Na zewnątrz byłam szczęśliwa. Na zewnątrz z moim mężem byliśmy dla ludzi symbolem sukcesu. Piękny dom, drogie samochody, mąż partnerem w olbrzymiej kancelarii prawniczej. Stać nas było na bardzo dużo, ale wewnątrz mnie ja wiedziałam, że jest coś, czego ja nie mam i nie kupię za pieniądze. Że jest coś więcej niż pieniądze, jest coś więcej niż dobre wykształcenie, jest coś więcej niż to, co już mam i że ja tego nie mam i że nie ma żadnych pieniędzy ani niczego, co ja mogę zrobić, żeby na to zasłużyć. Nawet nie mogę zrobić dobrych uczynków. Ja już to wiedziałam i w tym momencie dotarła do mnie Ewangelia o Jezusie, a ja o Nim w ogóle nie myślałam. Nigdy nie zamieniłam z moim mężem wcześniej nawet słowa na temat Boga. On nie istniał w moim życiu. Uważałam, że mogę zdobyć wszystko sama. Ale im więcej mieliśmy, tym bardziej czułam w środku pustkę i mówiłam, jednak jest coś, czego ja nie mam i nie zdobędę tego swoją pracą, dobrymi uczynkami ani pieniędzmi. I wtedy dotarło do mnie słowo o Jezusie. Ale wewnątrz mnie cicho mówił głos, po co ci to? To jest dla biednych? Może to jest dla tych, co się źle mają? Co są nieudacznikami? Co się im w życiu nie powiodło? Może dla tych, co w rynsztoku? Albo dla tych, co sięgają dna? Może dla tych, co biją albo ćpają? Może dla tych, co mają depresję? A ja nie spełniałam żadnego z tych rzeczy. Ja byłam ta, której się udało, ale czułam wewnątrz mnie pustkę. I mówię, Boże, jeżeli to jest prawda, co oni mówią o tym, że Ty jesteś żywy i że Ewangelia jest taka sama dla biednych, bogatych, dla chorych i dla zdrowych, dla tych, co wyszli z patologii i dla tych, co są tak zwanymi dobrze urodzonymi. Dla tych, co są w jakichś mundurkach, co mają ciężką pracę, co kopią rowy i dla tych, co jeżdżą Porsche, dla tych, którzy nie mają domu i dla tych, którzy mieszkają w pięknym domu jak ja. Jeżeli to jest prawda, że Ewangelia jest taka sama dla wszystkich i że Ty jesteś żywy,
i że ja nie muszę zasługiwać na ciebie, ale uwierzyć, to znaczy, że ja nie znam prawdy, a wcześniej ktoś mnie oszukał. I zawołałam do Boga, chcę cię poznać, takiego, jakim jesteś naprawdę, takiego, jakim mówi o tobie Pismo, bo moje prawnicze wykształcenie mówiło mi, że znajdziesz w Słowie Bożym coś, co potwierdzi prawdę o mnie. I zaczęłam szukać i okazało się, że Słowo Boże mówi o Jezusie, że ja nie muszę zasługiwać na niebo, że muszę uwierzyć w Jezusa, że nie z moich uczynków, ale z łaski jestem zbawiona, z niezasłużonej dla mnie przychylności Boga, że jeżeli uwierzę w Jezusa, w to, że jest Synem Bożym, że Bóg Go posłał na ziemię po to, ażeby zwiastował Ewangelię o Królestwie, jeżeli uwierzę w to, że umarł za mnie i że zmartwychwstał, że grób jest pusty, że żyje, to będę zbawiona. I ja zawołałam do Niego i powiedziałam, chcę Cię poznać. Chcę poznać Cię takiego, jak mówi o Tobie Słowo Twoje, bo takiego Ciebie nie znam. I tak spotkałam się z Jezusem. Jest to możliwe dla każdego z Was. Jest to możliwe dla każdego, kto szuka. Jest to możliwe dla każdego, który zechce uwierzyć. I to spotkanie zmieniło moje życie. Ja nigdy więcej nie czułam w sobie pustki. Ja już nigdy więcej niczego nie szukałam. Ja wiedziałam od tego momentu, że ja poznałam Króla Królów i Pana Panów, Boga, Jezusa, który umarł za mnie na krzyżu. I nie dlatego, że zasłużyłam na to, ale dlatego, że tak umiłował świat, że siebie za mnie dał. I ja nie mogę na to zasłużyć. Ja muszę w to uwierzyć i przyjąć to jako ofiarę, jako niezasłużoną przychylność Boga dla mnie. Oddałam Mu moje życie. Powiedziałam, potrzebuję Cię jako Pana do mojego życia, jako Króla, jako Boga. Wcześniej Cię nie znałam tak naprawdę, ale teraz chcę. Chcę tej prawdy. Chcę tej zmiany do mojego życia, którą niesie Twój krzyż. Jakiś czas później, kochani, rozchorowałam się na raka piersi. Powiedziałam, umarłeś na krzyżu. Umarłeś na krzyżu za tą chorobę. Przyszli ludzie, którzy też wierzyli w to, że na krzyżu manifestuje się uzdrowienie. Pomodlili się na mnie. Guz zniknął z mojej piersi. Ja mam badania na to, że on był i że go nie ma. Zostałam uzdrowiona. Bóg jest realny i żywy. Jezus jest taki sam, jak wtedy, gdy chodził po ziemi. Powiedział, że ci, którzy uwierzą w Jego imieniu, będą kłaść ręce na chorych, a ci będą uzdrowieni. Może masz jakąś chorobę nieuleczalną, jakąś depresję, jakiś olbrzymi lęk. Może jakiś człowiek związał Twoje życie. Może jest coś, że tak naprawdę widzisz, że choć niby jesteś żywy, to wewnątrz jesteś umarły. To teraz do Ciebie to jest. To jest jak głos wołającego na pustyni. Tak samo dotarło to do mnie, bo choć Twoje życie spełnia pozory życia, to wewnątrz siebie jest pustynią. Moje takie było. I tak samo do mnie dotarła Ewangelia, jak do Was teraz. Ale tak jak Jezus zmartwychwstał na krzyżu i tak jak ja w to uwierzyłam, jak głupia Mu zaufałam i zmieniło się moje życie i zostałam uzdrowiona z guza piersi i przestałam wewnątrz mnie czuć pustkę. Ja nie mam też złych dni, nie mam lęków, nie martwię się, nie zastanawiam się, co będzie jutro. Ja wiem, skąd jestem i gdzie pójdę. Wiem, co będzie, gdy skończy się to, co nazywamy dzisiaj. Nie boję się. Śmierć nade mną nie ma władzy. Ona nie pokonała też Jezusa. Przyjaciele, o takim królestwie do Was mówię. O Bogu, który jest realny i jest Bogiem mocy, który jest Królem Królów i Panem Panów. I On powiedział, Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przez Niego, bo On jest bramą dla wszystkich. Nie można się pomodlić przez kogoś. Trzeba przyjść do Jezusa. On pragnie z Wami relacji, tak jak ze mną. Każdy z Was jest tak samo istotny.
Jeżeli ktokolwiek wam kiedykolwiek powiedział, że Bóg zsyła choroby albo doświadcza źle ludzi, to was oszukał. To nie jest prawda. To nie jest zgodne z Bożym Słowem. Bóg to jest dobry ojciec, tylko dobry. Tak samo jak jest Bóg, jest diabeł, a ten przyszedł, żeby okradać, zażynać i wytracać. Jezus jest po to, żeby ludzie obfitowali. Do chwały jesteście powołani, do wolności, do życia. I to jest w Jezusie. On zmartwychwstał z krzyża, na który wziął każdą chorobę, każde zniewolenie, każdą troskę i każdy lęk. Żyje i jest prawdziwym królem. I choć teraz to, co słyszycie, może wzbudzać w waszym sercu jakiś uśmiech, pogardę na twarzy względem mnie, czy myślicie, co ta wariatka tam wykrzykuje, to ja wam mówię o tym, co realnie podniosło moje życie. I każdy z was, żeby realnie żyć, musi się spotkać z Jezusem. Tak jak jest powiedziane, raz się umiera, a potem sąd. Ale ten, który uwierzył, ten, który oddał swoje życie Jezusowi, ten, który się z Nim realnie spotkał, nie umrze, ale żyć będzie wiecznie i śmierć nad Nim nie panuje. Może być zdrowy, może być szczęśliwy, nie musi się martwić ani lękać. I takie jest moje życie. Spójrzcie w swoje serca i zobaczcie, czy wasze życie takie same jest. Ja nie boję się o moje dzieci. Nie troszczę się. Wiem, że są zdrowe i zdrowe będą. Nie zastanawiam się nad tym, co będzie jutro, bo ja wiem, że każdy mój dzień jest lepszy niż poprzedni. Kto jeszcze z was może tak samo powiedzieć? Możecie to, co słyszycie, przyjąć jako słowa życia do waszego życia, albo możecie to odrzucić, tak jak jest powiedziane, że położona jest przed wami życie albo śmierć, przekleństwo albo błogosławieństwo. Wybór jest po waszej stronie, decyzja jest po waszej stronie. Możecie przyjąć Jezusa i w Jego uwierzyć, a możecie zamknąć swoje serca i nic z tym nie zrobić. To jest wasza decyzja. Musicie mądrze zdecydować, wybrać życie, żeby żyć. Amen.